Dzień dobry, witam wszystkich. Działając na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2022 roku, pozycja 559. Otwieram 47. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Witam wszystkich radnych i zaproszonych gości. Jednocześnie stwierdzam, że na stan 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 11 radnych. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Punkt czwarty, wybór sekretarza sesji. Punkt piąty, przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 46. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt szósty, sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 46. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy, interpelacje radnych. Punkt ósmy, odpowiedzi na interpelacje. Omówienie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023. Punkt 10. Dożywianie dzieci i młodzieży z terenu gminy. Punkt 11. Informacja o stanie oświaty na terenie gminy Jeziora Wielkie. Punkt 12. Informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy. Punkt 13. Informacja przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych. Punkt 14. Informacja wójta o złożonych oświadczeniach majątkowych. Punkt 15. Dyskusja. Punkt 16. Projekty uchwał. Podpunkt pierwszy. Uchwała nr 47/263/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2022-2031. Podpunkt drugi. Uchwała nr 47/264/2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Podpunkt trzeci. Uchwała nr 47/265/2022 w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Jeziora Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustawy 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. Podpunkt czwarty. Uchwała nr 47/266/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Podpunkt 5. Uchwała nr 47/267/2022 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do pomiaru podatku rolnego na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2023 roku. Podpunkt 6. Uchwała nr 47/268/2022 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Podpunkt 7. Uchwała nr 47/269/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Podpunkt 8. Uchwała nr 47/270/2022 w sprawie określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Jeziora Wielkie. Podpunkt 9. Uchwała nr 47/271/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej samoobrony gminnej i zakupu broni do każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy. Punkt 17. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 18. Na odpowiedzi na zapytania. Punkt 19. Zakończenie sesji. Punkt pierwszy, otwarcie sesji mamy zrealizowany. Przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Wszyscy radni są za. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji, na 15 radnych, na dzisiejszej sesji jest 11 radnych, więc Rada jest władna podejmować prawomocne uchwały. Podpunkt czwarty, wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję Pana radnego Marcina Czaplickiego. Przyjmuje Pan? Dziękuję. Punkt piąty. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 46. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu z 46. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 29 września 2022 roku. Stwierdzam, że punkt pierwszy. Protokół z 46. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 8 stron maszynopisu i 5 załączników. Punkt drugi. Protokół nie zawiera swojej treści usterek, zastrzeżeń, względnie niedomówień. Punkt trzeci. Protokół odzwierciedla swojej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt czwarty. Protokół 46. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt piąty. Zaznajomiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku o przyjęcie protokołu 46. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Wniosek został przyjęty.
Punkt 6. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 36. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo, panie wójcie. Sprawozdanie wójta gminy z realizacji uchwał podjętych na 46. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 29 września 2022 roku oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał przedstawia się następująco. Uchwała nr 46 przez 262 przez 2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 7. Interpelacja radnych. Czy ktoś z państwa ma interpelację? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 8. Odpowiedzi na interpelacje. Tego punktu nie mamy, bo nie mamy żadnej interpelacji. Punkt 9. Omówienie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023. Ten punkt omawialiśmy na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Czy może są jeszcze jakieś pytania do tego punktu? Nie widzę. Punkt 10. Dożywianie dzieci i młodzieży z terenu gminy. Ten punkt również omawialiśmy na wspólnym posiedzeniu Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Czy ktoś z państwa może ma jakieś pytanie, zapytanie do tego punktu? Nie widzę. Informacja o stanie oświaty na terenie gminy. Ten punkt również omawialiśmy na wspólnym posiedzeniu Rady Gminy. Czy może w tym punkcie są jakieś pytania? Nie widzę. A więc przechodzimy do punktu 12. Informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy. Może bym tutaj poprosił panią dyrektor Ewę Strzelecką o zajęcie głosu. Jak to wygląda u nas w gminie? Wysoka Rado, panie przewodniczący, panie wójcie. W powiecie mogileńskim mamy obecnie zarejestrowane 1458 osób bezrobotnych, w tym w Jeziorach Wielkich 154 osoby. Rok do roku mamy spadek na ogóle bezrobotnych o 144 osoby. Także można by powiedzieć, że jedna gmina Jeziora Wielkie jest mniej, bo mamy zarejestrowanych z Jezior Wielkich 154 osoby. Najwięcej mamy osób długotrwale bezrobotnych, bo aż 87%. No co chciałabym zwrócić uwagę, to na ilość osób biorących udział w aktywnych formach aktywizacji zawodowej. Z gminy Jeziora Wielkie uczestniczyło 99 osób, czyli 154 mamy zarejestrowane. Ta rotacja osób zarejestrowanych bezrobotnych jest ciągła i aktywizacja również jest przez cały rok. Aktywizujemy od 1 stycznia do 31 grudnia. Wchodzimy w zobowiązania na przyszły rok do wysokości 30% środków Funduszu Pracy, tak żeby środki były aktywne przez cały rok, a nie od marca do września. Nabory na wszystkie formy nadal trwają, ponieważ mamy jeszcze środki do wydania na poziomie 2 milionów. Ogółem ta limit przyznany z Funduszu Pracy, z realizowanych przez nas projektów wynosił 8 959 293 zł. Chciałabym tutaj jeszcze zwrócić uwagę na zatrudnienie osób obywateli ukraińskich. Na tak zwane zawiadomienia po wybuchu wojny pracodawca może tylko zawiadomić w ciągu 14 dni od powierzenia pracy lub umowy zlecenia obywatelowi Ukrainy przez praca.gov.pl i tylko to zawiadomienie, tak? Innych formalności w przypadku obywateli Ukrainy nie ma. Takich zawiadomień zarejestrowaliśmy 565, a z Jezior Wielkich 376. Także tutaj widać ogół pracy obywateli ukraińskich. No tutaj jedna firma, tak, prężnie tu powierza wykonywanie pracy obywatelom Ukrainy i to właśnie rzutuje na ten wynik.
Najwięcej osób uczestniczyło na stażach, później był koszt dojazdu, co też jest zrozumiałe. W tym roku rozszerzyliśmy koszt dojazdu, refundację kosztu dojazdu na stażach. Jest taka możliwość uzyskania. Później były roboty publiczne, także tutaj pan wójt też na trzecim miejscu aktywizuje osoby bezrobotne poprzez roboty publiczne, tak? Prace społecznie użyteczne, doposażenia i jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. No na pewno, jak zawsze mówię, bolączką jest aktywizacja kobiet. 92 kobiety z terenu gminy Jeziora Wielkie są w naszej ewidencji. 54 osoby do 30 roku życia. Jeżeli byłyby jakieś pytania, to mogę jeszcze coś dodać, jeżeli chodzi o taką szczegółową informację. Nie wiem, czy tu coś jeszcze. Do pani Ewy? Nie ma, dziękuję. To ja dziękuję bardzo. Pani dyrektor, może powiedziałaby pani, na co będą pieniądze w przyszłym roku na przykład? W przyszłym roku... To jest coś wiadomo. Ale... Znaczy, nie ma jeszcze ustalonego algorytmu środków na przyszły rok. Nie wiem, na jakim poziomie będzie się kształtował, jeżeli chodzi o środki. Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia się nie zmieniły, więc ten katalog jest nadal taki sam. Jak co roku robimy rozeznanie wśród przedsiębiorców, jaka forma cieszy się największym zainteresowaniem i dokonując podziału, bierzemy to pod uwagę. Także mogę powiedzieć, że na ten moment jest katalog tegoroczny. Są zapowiadane zmiany, w przyszłym roku ma być inna ustawa systemowa, regulująca nasze działanie, ale formy aktywizacji to na razie jest projekt, tak? Także tutaj nie będę o tym mówiła, bo to nie wiadomo, kiedy wejdzie w życie. Na ten moment te same formy. Proszę bardzo, pani Wando. Czy aktywizacji jakieś oferty pracy są w Urzędzie Pracy? To znaczy, na pewno staramy się, żeby po szkoleniach, tak? Jeżeli realizujemy szkolenie i osoba nie miała uprawdopodobnienia zatrudnienia do tego szkolenia, to staramy się, żeby tą osobę zaktywizować. Po stażach obligatoryjnie wymagamy zatrudnienia, chyba że to jest osoba długotrwale bezrobotna, kobieta, to wtedy warunkowo te staże też są bez zatrudnienia, bo ważna tutaj jest aktywizacja i powrót tej kobiety do aktywności zawodowej poprzez staż. Także prace interwencyjne też obligatoryjnie z ustawy wymaga, jest wymóg zatrudnienia po pracach interwencyjnych. To w zapisach umownych regulujemy, żeby było to zatrudnienie po formie. No wysoko, dosyć, jeżeli chodzi o efektywność zatrudnieniową, no to na czwartym miejscu w województwie jest powiat. Dziękuję. Więcej pytań nie widzę. Pani Ewo, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu 13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. Zgodnie z artykułem 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym przedstawiam informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2021 rok. Za rok 2021 zostały złożone oświadczenia majątkowe wraz z załącznikami, załączonymi kserokopiami zeznań podatkowych PIT w ilości 14 kompletów w ustawowym terminie, to jest do 30 kwietnia 2022 roku. Oświadczenia zostały złożone w dwóch egzemplarzach. Jeden komplet oświadczeń został przesłany w dniu 22 czerwca 2022 roku do Urzędu Skarbowego w Mogilnie. Natomiast drugi egzemplarz znajduje się w dokumentach Urzędu Gminy. Oświadczenia zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeziora Wielkie. W analizowanych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości. Przechodzimy do punktu 14. Informacja wójta gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych. Proszę bardzo. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. Zgodnie z artykułem 24h ust. 12 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest Dziennik Ustaw
z 2022 roku, pozycja 559 ze zmianami, oświadczenia majątkowe za 2021 rok złożyło 12 pracowników. Oświadczenia zostały złożone w terminie według stanu na dzień 31 grudnia 2021. Oświadczenia majątkowe zostały złożone w dwóch egzemplarzach. Do każdego egzemplarza oświadczenia zostało dołączone ksero zeznania podatkowego PIT. Jeden komplet oświadczenia majątkowego za 2021 rok plus ksero PIT został przekazany pismem z dnia 23 maja 2022 roku do Urzędu Skarbowego w Mogilnie w ilości 10 kompletów oraz pismem z dnia 23 maja 2022 roku dwa komplety do Urzędu Skarbowego w Koninie. Drugi komplet oświadczenia został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeziora Wielkie. Z analizy złożonych oświadczeń wynika, że w swej treści nie odbiegają od składanych oświadczeń w latach poprzednich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 15. Dyskusja. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. A więc przechodzimy do punktu 16. Projekty uchwał. Na początku chciałbym się spytać, czy Państwo radni pozwolą, abym czytał tylko tytuły uchwał, a nie całości? Dobrze, nie widzę sprzeciwu. Dziękuję. Podpunkt pierwszy. Uchwała nr 37/263/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2022-2031. Proszę głosować. Panie Pawle, za przyjęciem wniosku jest 11 radnych, 0 przeciw, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Podpunkt drugi. Uchwała nr 37/264/2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Poproszę o chwilę cierpliwości, bo pan informatyk właśnie tam poszedł. O, już można. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, 0 przeciw, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Podpunkt trzeci. Uchwała nr 37/265/2022 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jeziora Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok.
Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Podpunkt 4. Uchwała nr 47/266/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, 0 przeciw, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Podpunkt 5. Uchwała nr 47/267/2022 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2023 roku. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Podpunkt 6. Uchwała nr 47/268/2022 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, 0 przeciw, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 7. Uchwała nr 47/269/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwała jest 10 radnych, przeciw 0, 1 się wstrzymuje. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Podpunkt 8. Uchwała nr 47/270/2022 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Jeziora Wielkie. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Podpunkt 9. Uchwała nr 47/271/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej samoobrony gminy i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy. Nie, już pana Pawła przeszło, jeszcze pani Ania i pan Marek. Nie mamy? Już momencik. Dziękuję bardzo. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 17. Wolne wnioski i zapytania. Czy ktoś by chciał? Proszę bardzo, pani Halino. Ja? Tak. Ja mam pytanie do osób kompetentnych, może pan wójt, w sprawie węgla, że, bo jest bardzo dużo pytań i mało odpowiedzi. Ludzie pytają, jaki węgiel, kiedy węgiel i gdzie. I takie są informacje, że nie będzie dystrybuowany z terenu gminy Jeziora Wielkie, tylko z okolicznych. Dla niektórych to jest dość daleko. I mógłby pan przybliżyć tę sytuację. I co, przepraszam, bo na przykład osoby pytają, że jeśli zgłoszą się czy zapiszą się, że będą ewentualnie chciały powiedzmy groszek, okaże się, że on do ich pieca nie będzie nadawał, bo będzie tak jak w telewizji mówią, kiepskiej jakości, co wtedy? Czy wtedy musi kupić, bo no, nie każdy ma tak dużo pieniędzy, żeby zostać z tym pseudowęglem wtedy. Pani radna, może zacznę od końca. Jeżeli chodzi o jakość węgla, to ma być węgiel certyfikowany i
nie ma być gorszej jakości niż polski węgiel, więc inny nie będzie dopuszczony do obrotu, z tego co mam informację po rozmowie dzisiaj jeszcze z PGNiG. Co więcej, jeżeli chodzi o samą dystrybucję węgla, chcemy podpisać umowę z podmiotem trzecim, czyli firmą zewnętrzną, która zajmuje się sprzedażą węgla, z tego względu, że oni mają wszystkie urządzenia, czyli transport, nie transport, kasy i tak dalej. I to było najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o sprzedaż węgla, bo my jako gmina no nie jesteśmy w stanie takiej dystrybucji prowadzić, więc to jest może to. Więc z jakim podmiotem będzie podpisana umowa, nie wiem. Chcę po prostu jeszcze rozeznać rynek, porozmawiać, zobaczymy jakie będą wytyczne dokładne, bo jeszcze na dzień dzisiejszy niczego nie wiemy, poza tym, że musieliśmy zgłosić ilość węgla, jakiego węgla, jaki rodzaj węgla i jakie ilości i to jest wszystko. Więc dalsze informacje o jakiekolwiek będą, będziemy informować na bieżąco sołtysów czy mieszkańców, na pewno będziemy informować. Jeżeli chodzi o jakość węgla, tak jak pani tutaj mówi, to no też się zdarza w Polsce, że się kupi węgiel i się nie pali. No ja nie wiem, jakieś fake newsy są zawsze, bo to jest polityka i dla mnie to jest chore, bo jeszcze węgla nie ma, a już wszyscy wiedzą, że się nie będzie palił. Więc no zobaczymy, ma być węgiel certyfikowany, no myślę, że tym bardziej będzie nacisk na to, aby sprawdzać ten węgiel, jaki on jest jakości, aby nikt nie narzekał, jeżeli ktoś wyda pieniądze, nie narzekał na jakość tego węgla. Więc myślę, że to będzie dopilnowane. Aczkolwiek ja nie gwarantuję tego. No niestety, jeżeli te osoby wezmą ten węgiel, no to zwrotu reklamacji już nie ma. Tak samo wygląda zresztą z polskim węglem. Jeden się pali, drugi się nie pali. Jeden się lepiej pali, drugi gorzej. Więc na dzień dzisiejszy mamy zgłoszone 400 ton groszku i 400 ton orzech chyba też, tak, orzech. Bo do tej pory, przepraszam bardzo, część osób praktykowała sobie tak, ja mieszkam blisko Wilczyna, że jechali i zakupowali powiedzmy 50 kilo czy 100 kilo i wtedy sprawdzali jak on się pali i jechali po większą ilość. No ja rozumiem, tylko że no to nie będzie takie proste do zrobienia, no bo podejrzewam, że jeżeli być może porozumiemy się z tą osobą, która będzie ten węgiel dystrybuować, być może na takie coś zezwoli, ale to wie pani co, to jest... Chciałbym unikać takiej sytuacji, bo każdy piec jest inny, indywidualny i każdemu się lepiej pali w tym ten sam węgiel w piecu, drugiemu gorzej. I no nie chcę unikać sytuacji, że ktoś tam no, i będzie krzyczał, że jemu się nie pali, bo będzie na przykład chciał zrobić no, jakoś, nie wiem, złą renomę temu punktowi sprzedaży lub cokolwiek. To jest sprawa indywidualna. Ja mówię, że no, jeżeli ten węgiel być może się uda w ten sposób, ale no nie wiem jak to będzie wyglądać. Podejrzewam, że raczej trzeba będzie go zakupić. I Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało, no bo to też jest, no, na razie nikt nic nie wie. Złożyliśmy zamówienie, jak to będzie wyglądało. Do mnie też już zgłaszają się osoby, które chciałyby ten węgiel rozprowadzać, dystrybuować, ale no... Zobaczymy. I ta kwota 2000 to jest, że tak powiem, narzucona przez rząd, a czy jest możliwa niższa kwota? Pani radna, czy jest możliwa niższa kwota? Nie wiem, my mamy maksymalnie, możemy sprzedać za 2000 zł. Ale jeżeli my byśmy ten węgiel rozprowadzali, to byśmy to sobie policzyli, przeanalizowali i być może by było 1950. Ale no, to jest osoba zewnętrzna, która też musi jakieś koszty ponosić i tak dalej. No, niech pani sobie wyobrazi, gdybyśmy teraz mieli kupić wagę, kupić samochód, kupić ładowarkę, zatrudnić ludzi i zatrudnić jeszcze stróża na noc, bo ten węgiel mógłby wyjść, więc no... Ale każdy sposób szukania oszczędności i osoby fizyczne mogą sobie myślę, że będę robił wszystko, aby ten węgiel był najtańszy, ale podejrzewam, że jeżeli uda mi się uzyskać chociażby transport, to już będzie dobrze. Aha. A mam jeszcze takie pytanie. Osoby, które złożyły deklarację, że opalają węglem, to tylko te osoby będą miały tą możliwość, tak? Tak. Dobra, dziękuję. Pani Asiu, proszę bardzo. Pytanie dotyczące wypłaty dodatków do węgla, bo słyszałam, że zmieniło się coś w ustawie. Nie wiem, czy to jest prawda, dlatego zadaję to pytanie, że mogą dostać ten dodatek również te osoby, które mieszkają pod jednym adresem, są dwie rodziny i złożyły dwie deklaracje. Czy to jest prawda, czy fałsz?
Szanowni Państwo, aktualnie do prac legislacyjnych została przekazana ustawa i ta ustawa zmienia rzeczywiście ustawę o dodatku węglowym w takim zakresie, że będzie możliwość złożenia wniosku przez dwa gospodarstwa domowe zamieszkujące pod jednym adresem, ale warunkiem otrzymania tego drugiego dodatku jest po pierwsze złożenie deklaracji do Centralnego Rejestru Emisyjności i zgłoszenie dwóch źródeł ogrzewania, czyli tylko i wyłącznie jeżeli są w tym budynku mieszkalnym dwa źródła ogrzewania i jeszcze jeden warunek istotny, że te dwa gospodarstwa domowe przed 11 sierpnia złożyły dwie deklaracje dotyczące odpadów komunalnych. Dwie deklaracje. Jeżeli pod tym adresem jest złożona jedna deklaracja, to nie ma dwóch dodatków węglowych. W związku z tym, niestety, to nie będzie tak, jak niektóre osoby, że tak powiem, interpretują tą ustawę, bo tu jest klucz całego rozstrzygnięcia, nie? Czyli dwie deklaracje złożone na odpady przed 11 sierpnia, dwa źródła ogrzewania zgłoszone też przed 11 sierpnia i wtedy są dwa dodatki. W każdym bądź razie ta ustawa jeszcze nie weszła w życie, nie? Ona została przekazana do Senatu, Senat w tym tygodniu obraduje, potem Sejm. No i zobaczymy, czy w takim kształcie, jak jest projekt, nie? Ona zostanie przyjęta. Dziękuję. Bardzo proszę. Czy ktoś jeszcze by chciał zabrać głos? Proszę bardzo, pani Wando. A ja mam takie pytanie, dlaczego 21 nie były odebrane śmieci zmieszane? Ale to w jakiej miejscowości? Kościeszki. Ale tylko w Kościeszkach? Nie wiem, czy gdzieś jeszcze też, ale w Kościeszkach nie były odebrane. Nie, zależy jakim datem. 21. Nie wiem, sprawdzimy. Dziękuję. Ale odebrali w ogóle później? Czy? Nie. Nie wiem, to musimy sprawdzić. Dobrze, czy ktoś jeszcze chciał? 21. 21 miały Kościeszki, nie było odebrane. Jest wydruk i było 21 na wydruku, że będą odbierane 21. Ja mam 24. No to może u was 24, a u nas nie. Nie wiedziałem. Wczoraj? Czyli kto był? 24. A było na wydruk był 21, więc każdy wystawił 21. Tak? Zrobili. No. No ale no to już nie nasza wina, tylko wina. To trzeba to sprostować, panie. No dokładnie. Musimy to sprostować. Dlaczego? Dobry. Dlaczego są. No tak. Czy ktoś jeszcze by chciał zabrać głos? Proszę bardzo, panie Pawle. Panie wójcie, tą drogę do Borowy już jest odebrana droga? Nie jeszcze. A jutro był pan zobaczyć, co mówiłem o tym skrzyżowaniu? Tak, tak, ale droga jest wykonana w granicach działki, więc... No ale jak to wygląda? Po jakimś czasie jak będzie wyglądało to skrzyżowanie? Panie radny, no w granicach działki mam wykonaną nawierzchnię. Ten kamień jest dosypany dodatkowo, więc no, będziemy musieli dosypywać ten kamień. Wykonawca powiedział, że nie wejdzie na teren prywatny. No ale kamień leży na terenie prywatnym? Ale to można usunąć w każdej chwili. No, wie pan co, na terenie naszej działki jest wykonana nawierzchnia i to wszystko, no, co mogę więcej powiedzieć. No wiem, ale to skrzyżowanie wygląda. Nowa droga, a no, nawet nikt tego, samochód ciężarowy się nie wyłamie na tym skrzyżowaniu. Nikt tego nie przewidział, że... No, to jest, bo powiem panu tak, że tam z tego, co się dowiedziałem, już tu jeżdżą ciężarówki z Łuszczewa. Jakaś firma transportowa z Łuszczewa sobie przejeżdża tą drogą i ta droga na Łuszczewo
Tam wyrabiają, a tutaj nie wyrabiają, więc nie wiem, jak to jest możliwe. No, jakoś sobie radzą, ale z tego, co widziałem na tej drodze, już na końcu, w prawo się skręca, no to na pole wjeżdżają już temu rolnikowi. No niestety, no i nie poradzimy na to. No tak, teraz ciężarówki sobie znalazły objazd. Skracają drogę. Musimy wstawić znak, to na ograniczenie tonażu i wszystko, tylko do prac koniecznych, czyli na wywóz zbóż i tak dalej, płodów rolnych, nic dla więcej. Dla maszyn rolniczych i dla płodów rolnych, no, i wtedy dokładnie. Nie będzie nikt niszczył, no bo tak musimy, się ograniczy dla nas samych przejazd. Prowadzić ograniczenie, no bo tiry, nasza droga to jeszcze wytrzyma te przejazdy tirów, ale ta droga do Uszczewa za chwilę jej nie będzie. Już jest już cała zbita. W zeszłym roku jeszcze wyglądała, a w tym roku jechałem teraz, dwa tygodnie temu, to no, jest zbita, coraz gorzej. Za chwilę nie będzie w ogóle tej drogi. Robiliśmy naszą drogę po to, żeby był fajny przejazd dookoła, a tu się okazuje, że za chwilę połączenie z Wielkopolską, okazuje się, że nie będzie już połączenia. Ale można wstawić takie ograniczenie? Najpierw musimy odebrać. No rozumiem. Dobrze, czy ktoś jeszcze by chciał zabrać głos? Proszę bardzo, panie Marku. Panie Wójcie, prosiłem pana, by przygotował pan dokumentację pojazdu ze spółki. Przygotował pan? Wie pan co, mam przygotowaną, ale muszę wiedzieć, czy pan chce do wglądu własnego, czy pan chce... Nie, ja chcę po prostu, żeby wszyscy radni. To jeżeli wszyscy radni chcą mieć do wglądu własnego, to możemy udostępnić, ale nie można tego upubliczniać, bo wtedy musi pan się zwrócić o informację publiczną do Zakładu Komunalnego Spółki. A tak, radni mogą, tylko chciałbym wiedzieć, może wszyscy byśmy chcieli wiedzieć, czego pan chce, co pan chce sprawdzać, bo mnie to bardzo, bardzo zaintrygowało i chciałbym wiedzieć. Powiem, nie ukrywam. Doszły mnie słuchy, że jeden pojazd nie jest zarejestrowany na spółkę. Tak. Chciałbym to udowodnić, że to jest nieprawda. Jeżeli... Nie, no ja mówiłem panu na komisji, że jeden pojazd nie jest zarejestrowany na spółkę. A na kogo można wiedzieć? Na gminę, bo to jest nasz pojazd gminny. Na pewno? To jest, a proszę? Na pewno? No dobrze, no po sesji zobaczymy dokumenty. Nie, no ja już powiedziałem to publicznie, więc może pan, nie musi pan wglądu, nie musi pan po sesji. No, chciał wiedzieć, bo... Auto jest zarejestrowane na gminę i tak jak mówiłem wcześniej, otrzymaliśmy to auto z zarządzania kryzysowego z Bydgoszczy. Miało być przekazane do Straży Pożarnej. Okazało się, że no, straży by się średnio sprawdziło, przekazaliśmy do spółki, bo tym bardziej, że spółka miała zakupić sobie auto takie no, dostawczo-terenowe jakieś. I to auto przekazaliśmy, wydzierżawiliśmy spółce, a spółka ma kupić dla gminy samochód 9-osobowy dla straży w Golejewie. I ten samochód będzie służył i gminie, ale przekażę panu te dokumenty po sesji, nie ma problemu. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze by chciał zabrać głos? Pani Aniu? Ja chciałam zapytać o remont dachu. Kiedy ruszy remont dachu na szkole w Wójcinie? Miał być w połowie października. Najpierw ma być urząd. Z tego co wiem, to jeszcze w tym tygodniu mają wejść na urząd. To ta sama firma jest? Tak, tak. No innej firmy nie udało się znaleźć nawet, nie? W przyszłym roku mieliśmy jedną firmę, która mogłaby się podjąć, ale w przyszłym roku, w połowie roku, więc to już tam nie ma o czym mówić. Ale no, w tym tygodniu mają wejść na urząd. Tam ma zejść kilka dni i wchodzą wtedy na szkołę. Dobrze. Czy ktoś jeszcze? Chociaż powiem państwu, że dziwne są te sytuacje, jeżeli chodzi o naszą spółkę, bo tak mam wrażenie, że od samego początku powstania tej spółki niektóre osoby próbują na siłę udowodnić, że tam jest coś nie tak, albo coś nie tak się dzieje, lub ta spółka nie ma racji bytu. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, dlaczego takie informacje są w terenie, ale no naprawdę przykro to słyszeć. Jak ja się dowiaduję czasem w miejscowości, chociażby Wójcin, jakie chodzą plotki, to mi sierść się jeży. Sierść mi się jeży. Co tam się dzieje, kto tam pracuje i tak dalej, więc no, nie chcę na ten temat już mówić, ale mnie to przeraża. Bo to jest instytucja państwowa, publiczna, wszyscy o wszystkim wiedzą. Ja nie wiem, skąd takie ploty się biorą. I niektóre osoby, które wiedzą doskonale, jak ta sytuacja wygląda, zamiast dementować takie plotki, to one też się powielają. Nie wiem o co chodzi i na czym to polega, czy chodzi o to, żeby torpedować cały czas tą spółkę, żeby udowadniać, że coś jest z nią nie tak. Ja myślę, że no, cały czas to powtarzam, że to był ostatni gwizdek i ratunek na naszej gminie, jeżeli chodzi o finanse. I myślę też o pracowników, nawet samego zakładu komunalnego, który tam był, no bo
taka instytucja nie mogła istnieć. To nie mogło istnieć. Ewentualnie mogłaby się zajmować jakaś spółka, gdzie by była obsługiwana tylko wodkami, nic więcej. A tutaj mamy 4-5-krotnie wykonywane usługi na rzecz gminy, gdzie mamy oszczędności, i to niemałe. Jeżeli chodzi o finanse, możemy sobie gospodarować, zresztą co widać i słychać, że tych pieniędzy mamy dużo więcej, możemy nimi zarządzać, mieć na wkład własny, na inwestycje, na różne rzeczy. A cały czas się torpeduje tą spółkę i to posunięcie od 3 lat. Mam wrażenie, że jakby komuś to przeszkadzało, nie wiem dlaczego. Wszyscy chcą spółkę utworzyć, wszyscy wójtowie, burmistrzowie, jakich znam, którzy nie mają, ale wszyscy się boją. Nie wiem, o co chodzi. My się odważyliśmy i chwała Państwu za to, że Państwo przegłosowaliście, byliście za tą spółką, bo każdy widzi gołym okiem, że tam się w końcu dzieje. Wcześniej tam nie było nawet klucza własnego. To była porażka, jeżeli chodzi o funkcjonowanie zakładu komunalnego, a teraz jest wszystko. Spina się, funkcjonuje, bilansuje, inwestycje są realizowane dla gminy. Tam są inwestycje realizowane, jeżeli chodzi o spółkę. Teraz wystarczy wejść nawet do budynku zakładu komunalnego, też chce się wejść. Wszystko się rozwija, a tu cały czas tylko atak, atak, atak. Dosłownie ręce opadają. I tak podejrzewam, że tylko 1/10 pewnie tych informacji dziwnych do mnie dociera, ale przeraża mnie to, co ludzie puszczają w teren. I to osoby, które są najbliżej informacji, czyli wiedzą, co tam się rzeczywiście dzieje i robią taki, nie wiem, fałszywy jakiś zamęt celowy, nie wiem, o co tu chodzi. Dobrze. Panie wójcie, pan przed chwilą powiedział, że nie lubi pan, jeżeli są udostępniane plotki. Ja chciałbym, aby pan się odniósł do tego, jak odpowiedział na pana wystąpienie na święcie policji, pan rzecznik powiatowy policji. On też tam powiedział, udowodnił, że to, co pan zarzucał, czyli że osoba z Wójcina Siedlimowa, nie było na nią żadnych wyegzekwowanych mandatów, czy nie wiem, czy innych tam kar. Rzecznik udowodnił, że były takie, wypunktował. Pan mówił na komisji, na święcie policji, że nie było nic zrobione. Chodzi o te śmieci, wie pan dobrze, nie? Nie wiem, i może się pan odnieść do tego? Bo moim zdaniem są to też plotki, a fakty są inne. Nawet został ten pan, nie wiem, czy skazany, czy nie, ale mandaty na pewno otrzymał. I na każdą pana reakcję, na każde pana zawiadomienie była reakcja. Nie możemy mówić, że nie było reakcji. Nawet jak pan na komisji się wypowiedział, że ten pan wozi wapna pod wapnem śmieci, to po kilku dniach było kilka takich interwencji policji, że sprawdzali tego. I to też tak widzi pan. Tu pan mówi, że to nieładnie, a ja mi też jest przykro, jak pan tak się wypowiadał policji. Panie radny, jeżeli chodzi o funkcjonowanie policji, ja nie powiedziałem, że nic nie robi, tylko że nic się nie działo w tym kierunku, właśnie, aby udaremnić to wożenie tych śmieci. No, bo wszyscy wiedzieli o tym, że wozi, ucinano cały czas. No przecież tłabywano go na gorącym budynku, żeby było coś zakopane, żeby było wywożone. Powiem panu tylko jeden przykład. Przykład w miejscowości Koruszkowo. I to jest taki, najbardziej obrazowy przykład tego, co się działo. Zostałem wezwany przez mieszkańców do miejscowości Koruszkowo, pojechałem, była godzina 10 z kawałkiem. To, co zobaczyłem, to mnie przeraziło. Była koparka wynajęta, kopała doły, wykopane były stawy, kilka ciężarówek kipowało do tych stawów, wiemy co, ładowarka, tur i zapychane to było wszystko. Zrobiłem zdjęcia, bo nagle pojawił się ten pan, o którym tu mówimy, co tu robisz? No, mówię, no przecież... No, ale niech pan powie, czy była reakcja policji, czy nie. Panie radny, niech pan mi powie skończyć. No i za telefon zadzwoniłem, zrobiłem zdjęcia, z pracownikiem jeszcze byłem, zadzwoniłem na komisariat policji, aby przyjechali i no bo to już było kuriozalna sytuacja, że biały dzień, słoneczny dzień, który sobie robi, kopie dziury i robi to, co robi. Bezkarnie. Po kilku już interwencjach wcześniejszej policji, czyli bezkarny był i po prostu tak nabierał siły i mocy. Czyli były reakcje policji. I powiem tak, powiem panu tylko tyle. Odjechałem z tego miejsca, policja powiedziała, na policji powiedzieli mi, że będę za 15 minut. Odjechałem z tego miejsca, oczywiście mieszkańcy nadzorowali tę całą akcję. I dostałem informację, że policja przyjechała po 3 godzinach, a mieli być za 15 minut, gdzie już nie było żadnej koparki, żadnego tira, wszystko zasypane, zagarnięte i dostałem informację od policji, że
Oni tam nie mogą, nic nie widzą, nic się nie dzieje. Więc panie radny, no jeżeli taka sytuacja się, ma miejsce... Od mieszkańców i później, pytałem policję, dlaczego nic z tym nie było robione. Byłem na spotkaniu w Mogilnie, już nie będę mówił z kim. I taką samą informację otrzymałem, że pojechali, nic nie było. Więc to by się zgadzało. No ja rozumiem, 15 minut, nie można zasypać kilku dołów, i to takich potężnych dołów jak stawy, powiedzmy kilka wielkości tej sali. Zniknęła koparka, która była na gąsienicach i odjechała, to musiał przyjechać. Nie było nawet samochodu transportowego do tej koparki. Wszystko się zniknęło, przyjechała policja, tam nic już nie było. Więc pominąwszy to, kolejna sytuacja, jeżeli chodzi o inne zdarzenia. No, powiedziałem tylko to, co mnie bolało, że ja byłem linczowany przez mieszkańców telefonami, przyjeżdżali mieszkańcy, w końcu mi powiedzieli, że oni już nie będą reagować na to. Ale przepraszam, co ja miałem zrobić? Miałem policję zaprowadzić na miejsce i kazać im grzebać w tym lub jakiekolwiek czynności wykonywać, przecież to jest w ich obowiązku. No ale policja co? No, niech pan zrozumie to, że nawet kolejna sytuacja śmieci w Berlinku. Dzwoni do mnie wójt ze Skulska, informuje, że są śmieci na terenie gminy Jeziora Wielkie od strony gminy Skulsk wrzucone. Pojechałem z policją od razu na miejsce. Czyli policja pojechała? Od razu, tak. Policja pojechała i wie pan co? No oczywiście tam były śmieci, zatrzymano tam tą ładowarkę, zatrzymano tego gościa, który te śmieci zasypywał i kilka dni później okazało się, że śmieci zniknęły. W dziwnych okolicznościach zniknęły. A ten osobnik, będąc w Wójcinie pod sklepem, chwali się, że na pytanie, co tam się dzieje, znów, no co tam mogą mi zrobić. Nie ma dowodu przestępstwa, nie ma przestępstwa. Wywiózł. No ja rozumiem. Panie wójcie, ale to są plotki. To co pan teraz opowiada, to są plotki. Trzeba, no nie są, ale to nie chodzi, ale to nie chodzi o plotki, bo miał być... I to postępowanie cały czas się toczy, to już się prokuratura tym zajęła. Ja wiem, ale jak to ja... To nie ma tak, że on sobie zabrał śmieci i jest koniec. Panie, on miał nakaz zabrania tych śmieci, ale postępowanie się cały czas toczy. Panie radny... Pan nie może mówić, że się nic nie dzieje, że pan gdzieś słyszał pod sklepem, że on się chwali, że to ale są ja właśnie miałem, plotki. Ja miałem prawo powiedzieć... Ale panie wójcie, to są właśnie plotki. Ja miałem prawo powiedzieć na wystąpienie, na święcie policji, jeżeli... Zastanawiałem się, czy długo cokolwiek wystąpić. Jeżeli wystąpiłem, to powiedziałem to, co mnie boli. Ja nie wskazałem personalnie osób, nie powiedziałem nic, tylko powiedziałem o podziałaniach policji. No, ale, że nie cieszą się zaufaniem... Ale w tej sytuacji. Zaufaniem publicznym i tak dalej. Więc miałem prawo powiedzieć to, co powiedziałem. Więc ja rozumiem, że pan broni... z jakieś ma powody i z pewnych powodów broni akurat. Ja nie to, że... Ja rozumiem, że też pan broni. Ja uważam, że policja jest potrzebna, tylko powinni właściwie wykonywać i interweniować w właściwy sposób, a nie, że wie pan co, na szczęście ten człowiek się teraz wyprowadził z Sielimowa, bo zniknęły ciężarówki. Nie wiem, gdzie się przeniósł. Podejrzewam, że po tej mojej wypowiedzi troszeczkę przemyślał albo został poinstruowany, żeby stąd zniknął, nie raził w oczy, bo akurat mieszkał niedaleko mojej siostry, gdzie ja codziennie jestem, więc zniknął, bo ja widziałem dokładnie, jak od której on przyjeżdża, od której odjeżdża. I zniknął, nie ma ciężarówek, nie ma, nie wiem, gdzie on się podział teraz. Wiem, na pewno się przeniósł w inne miejsce, bo nie wykluczam tego, że on wozi to nadal. Więc, ale na szczęście ja po kilku rozmowach z tym człowiekiem mówię, rób co chcesz. Bo on mówi, że nikt go nie rusza, generalnie się czuł nietykany. Tylko nie woź na terenie, nie wywóź tego na teren naszej gminy. Rób co chcesz, tylko zniknij z terenu naszej gminy. Tak, ale niech inni mieszkańcy będą zatruwani, może tam policja będzie reagowała w inny sposób i prokuratura i wszystkie organy ścigania. O to mi chodzi. U nas to powinno być ucięte. Ja już teraz mija piąty rok, jak z tym człowiekiem walczyłem. Piąty rok. Czy pan sobie zdaje sprawę, ile ja otrzymałem telefonów, ale ile informacji, zapytań mieszkańców? Co policja powinna zrobić albo co prokuratura powinna zrobić? Nie wiem, oni się od tego są i oni się znają tak, na tym. Czyli oni zrobili wszystko to, co mieli zrobić. Ja uważam, że... Chcieli postępowanie, przekazali prokuraturze, wszystko było jak należy. I to cały czas się toczy. No i bardzo dobrze. No nie, no pan mówi, że nie, że źle, bo policja nic nie... Ale ja miałem prawo powiedzieć. Ale dlaczego? Z plotek? Czułem tak, więc tak powiedziałem, że nie sprawdzają się jako policjanci. Cały czas pan tak... Nic więcej. No niestety, takie mam odczucie cały czas. W tej sytuacji... Wie pan co? Najgorszym jest to, że ten człowiek, jak mnie widzi, to mi się śmieje w twarz. Nie wiem, o co tu chodzi. Czy tak się czuję bezkarny, czy o co tu chodzi? Nie mam pojęcia. Czyli w cywilizowanym, normalnym świecie takie rzeczy powinny być od razu ucięte. A on nadal wozi, wszyscy udają, że nic się nie dzieje. Mieszkańcy wcale się nie dziwią, że mnie nie informują.
i nie donoszą, jeżeli chodzi o jakiekolwiek zdjęcie, bo to nic nie zmieni, a każdy się boi. Każdy się boi, bo... Ale kto się boi? Panie wójcie, po pana interwencji tej na komisji, co pan powiedział, że pod wapnem wozi śmieci, miał 4 razy kontrolę. Miał kontrolę. I nic nie było. Bardzo dobrze. No, ale tak naprawdę, no tak było. No to jest zarejestrowane, policja ma to odnotowane, a pan mówi, że nic nie robią. Dobrze, panie radny, pan wie swoje, ja wiem swoje. Ja nie mówię, że tam... Mieszkańcy też wiedzą swoje. Więc... Ale ja mówię tylko panu o policji, że samym... była interwencja, że robią i że na każde zawołanie przyjeżdżają. I toczą się sprawy w prokuraturze. Dobrze. Idą swoim torem, tam jeszcze nie są zamknięci. Pan woli Gruszkowie. Pan Jolu, nie? Była jak była. No i teraz nie wiem, jak to się stało, nie, że jest wszystko legalne i jeszcze odbierają nasze śmieci. Panie radny... No, sam pan, panie wójcie, walczył na samym początku, trzeba zamknąć, jeszcze pan mówi, że jedną firmę zamykają, drugą otwierają i w Łonie cały czas jest tak samo, cały czas śmieci gubią po drodze, a teraz okazało się, że wszystko dobrze i nasze śmieci odbierają. Panie radny, ja powiem panu tak, nie jest dobrze, jeżeli chodzi o śmieci na terenie gminy, ale nie jestem od tego, żeby te wydawać zezwolenia lub ich zakazywać, zabraniać wydawania tych zezwoleń. No co ja mam zrobić? Zgłosiliśmy do wszystkich możliwych instytucji, okazało się, że na prawie mają wszystkie zezwolenia, pozwolenia. Co ja mam do tego? No tak, no ale do policji... Co ja mogę zrobić? Jeżeli ktoś legalnie przetwarza odpady, żadna instytucja nie może mu zabronić tego, bo to są instytucje, które wydają takie zezwolenia. Co ja mam zrobić? No wzywaliśmy, informowaliśmy różne... No, dlaczego pan mówi, że jest teraz dobrze? No to co ja mam zrobić? Nadal te same instytucje informować i co? Tak to ma wyglądać. Jest ta sama sytuacja. Policja była, straż była, wiosie, wszystkie instytucje były, sprawdzały to wysypisko w Woli Koruszkowej. Ma wszystkie pozwolenia, legalnie działa. No to dla mnie, jako dla gminy, no nie mam sobie wyobrazić, to dlaczego ja mam odwozić gdzieś odpady, bo tu chodzi o plastiki, głównie chyba i szkło. To nie są jakieś szkodliwe czy uciążliwe odpady, które, no nie wiem, wymagają jakiegoś specjalnego pozwolenia tak dalej. Jeżeli ma pozwolenie na odbiór, daje nam atrakcyjną cenę, to dlaczego mamy nie odwozić do nich, jeżeli na tym mieszkańcy korzystają? No szkłem nie zatruje ani plastikiem nikogo przecież. Bo to nie jest, ja rozumiem, że no może pan tak samo otworzyć sobie składowisko odpadów, na przykład jeżeli chodzi o szkło i plastiki, każdy może. No tak, ale jeżeli pan da nam atrakcyjną cenę, to ma pan prawo na tym zarabiać. Jeżeli pan ma jakieś, nie wiem, miejsce zbytu, czy punkt zbytu, czy może pan na tym zarobić, dlaczego nie? Więc... Panie wójcie, też każdy może iść i zatrudnić się w policji i reagować inaczej. No dokładnie. Żeby był zadowolony. No moim zdaniem policja zrobiła tutaj wszystko, co mogła zrobić. To się cieszę. I najważniejsze, panie radny, najważniejsze, że... Policja ma takie poczucie. Jeżeli policja ma takie poczucie, że zrobiła wszystko, to ja jestem zadowolony. Dobrze. Ale i tak ja mam prawo mieć własne odczucie na ten temat. Tu jest pan zadowolony. Dobrze. Dobrze, dziękuję za dyskusję. Panowie. Proszę panu. Panie wójcie, panie Marcinie. Dobrze. Dobrze. Koniec. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pani Halino. To ja powiem, że za poprzedniego kierownika policji jestem zadowolona, bo na interwencję moją przyjechał dzielnicę. Co prawda to nie było o śmieciach, ale inna interwencja i przyjechał, tak jak kierownik powiedział, że będzie tego dnia, przyjechał. I była interwencja pozytywna, tak jak mieszkańcy sobie życzą. I tyle. Dobrze, dziękuję. Czy ktoś jeszcze by chciał zabrać głos? Nie widzę. Punkt 18 mamy jest realizowany. Odpowiedzi na zapytania. Przechodzimy do punktu 19, zakończenie sesji. A więc zamykam 47. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję za przybycie.